Dzień dobry Państwu. Myślę, że już dość osób dołączyło. Widzę, że ta liczba się nie zmienia, więc pozwolę sobie już zacząć. Nazywam się Krzysztof Pionkowski, jestem nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia. Równocześnie jestem dietetykiem w Instytucie Matki i Dziecka, gdzie pracuję przy dużym badaniu z Narodowego Programu Zdrowia NPZ1 Kobiety Ciężarne. Równocześnie jestem doktorantem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i równocześnie studentem kierunku lekarskiego. I mam przyjemność dzisiaj zaprezentować Państwu dosyć ciekawy temat. W tak krótkim czasie będzie on oczywiście okrojony do takiego bardzo wąskiego clue, ale myślę, że da to nam wszystkim do myślenia, bo diety alternatywne i ich zastosowanie w dietach, szczególnie w społeczeństwach wysoko rozwiniętych, jest coraz częstsze, a nie każdy zastanawia się nad ich skutkami. Na początek chciałbym zapytać Państwa, czym w ogóle jest dieta? Jak Państwo sądzą? Nie musicie Państwo pisać, jeżeli ktoś chce, to oczywiście bardzo proszę, to będzie bardzo miłe rozmawiać z Państwem. Natomiast niech każdy tak w głowie zastanowi się teraz, co to w ogóle jest ta dieta, o co tu chodzi. Czy dieta to jest tylko właśnie sposób żywienia, tak jak Państwo piszecie, czy może w diecie chodzi o coś więcej, może to jest sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów, może styl życia, tak jak Pani Anna napisała, bardzo fajna sugestia. Coś, co wpływa na nasze zdrowie. No niewątpliwie dieta jest jednym z uwarunkowań zdrowia. Bez zdrowego stylu życia, w zdrowym stylu życia nie może nie być mowy o właściwym odżywianiu i zdrowej diecie, właściwym funkcjonowaniu, zachowaniu właściwej kondycji psychofizycznej. To wszystko będą czynniki, które będą to determinowały. Ja chcąc przygotować dla Państwa to wystąpienie, też zacząłem się nad tym zastanawiać. Pierwsze, co zrobiłem, jak każdy z nas odruchowo, poszedłem na Wikipedię, po prostu sobie wstukałem słowo dieta w Wikipedii. No i stało się dla mnie jasne, że dieta jest sposobem odżywienia. Fakt faktem, to drugie zdanie też bardzo często wpycha się gdzieś tam w tą definicję diety. Potocznie dieta kojarzy nam się z czymś nacechowanym, można powiedzieć, bardzo często negatywnie, bo jest odnoszone do w stosunku do diet odchudzających, tak? I bardzo dużo osób w ten sposób kojarzy te definicje. Ale musimy pamiętać, że dieta to jest nasz ogólny sposób odżywiania i wszyscy, jak siedzimy teraz przed monitorami, przed komputerami, każdy z nas ma swoją własną dietę, a tylko niektórzy będą wymagali jakichś modyfikacji tej indywidualnej diety, żeby dostosować ją do swoich aktualnych potrzeb zdrowotnych. I mimo, że ten wykład miał dotyczyć pierwotnie diet alternatywnych w kontekście negatywnych skutków ich stosowania, to pomyślałem sobie, że warto by wspomnieć o jeszcze jednym rodzaju diet, który ma coraz większy trend w społeczeństwie, pojawia się coraz częściej i ze swoich obserwacji, ze swojej praktyki widzę, że dużo częściej robi więcej złego niż dobrego. Czy może ktoś z Państwa orientuje się, o jakiej diecie bardzo popularnej, o której bardzo dużo się mówi, teraz chciałbym powiedzieć? Dieta ketogenna, no tak, tak, to jest niewątpliwie prawda, że tego też jest coraz więcej, czy to w odniesieniu do sportowców, czy to w odniesieniu do osób, które lubią wyzwania, bo jest to dieta, która wymaga bardzo dużo samozaparcia, dużo kontroli i ogromnej świadomości na temat tego, co się spożywa. Natomiast jeżeli będzie dietą stosowaną bardzo nieświadomie przez osoby, które mają słabą siłę woli, może wyrządzić znowuż więcej złego niż dobrego, ale ja akurat chciałem o czym innym. Dieta Dąbrowskiej, to akurat jest jedna z diet alternatywnych, bym powiedział. Dieta sokowa, o proszę bardzo, coś nowego, bo o tym nawet nie czytałem jeszcze, ale będzie widać, będzie trzeba zajrzeć na PubMed i wstukać, zobaczyć parę artykułów, może będzie coś ciekawego. Dieta bezglutenowa nie może być uważana za dietę alternatywną,
ponieważ ma udowodnione działanie naukowe. Więc tutaj w odniesieniu do diet alternatywnych bym się nie zgodził na to, żeby była tam umieszczana. Dieta Dukana, o diecie Dukana będzie dzisiaj mowa. Weganizm. Dobra, dobra, pani Sara zgadła, co miałem na myśli. Tak, chodzi, proszę Państwa, o dietę wegańską. Dieta wegańska. American Dietetics Association oficjalnie uznało dobrze zbilansowaną dietę wegetariańską, jak również ścisłą jej odmianę, czyli dietę wegańską, za odpowiednie dla wszystkich grup populacyjnych. Co więcej, uznano, że takie diety mogą wykazywać korzystny wpływ na zdrowie, między innymi poprzez zmniejszenie ryzyka występowania chorób układu krążenia czy niektórych nowotworów, na przykład, czyli schorzeń będących obecnie główną przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych. A tak z ciekawości, czy wiecie Państwo, jaka grupa chorób jest grupą, która najczęściej dziesiątkuje populację Polski? Jakiego typu to są choroby? Może ktoś zgadnie? Cywilizacyjne, niewydolność krążenia, układu krążenia. Dobrze, dobrze, tak, proszę Państwa. Choroby układu krążeniowego stanowią blisko połowę przyczyny zgonów w populacji polskiej, więc jak najbardziej w odniesieniu do diety warto się do tego odnosić, bo zdecydowaną większość tych zgonów można by zredukować, gdyby społeczeństwo zmieniło swój profil odżywiania. To można powiedzieć z czystym sumieniem i do tego też nie trzeba, myślę, doktoratów. Natomiast w odniesieniu do diety wegetariańskiej i jej modyfikacji, czyli weganizmu, dieta ta ma bardzo dużo udowodnionych pozytywnych skutków na zdrowie, głównie właśnie w chorobach sercowo-naczyniowych. Nie ma się zatem co dziwić, że bardzo zyskała na popularności. Jest to dieta stosunkowo łatwa w stosowaniu. Jest to dieta tania, też przede wszystkim w odniesieniu do polskiego konsumenta warto o tym wspomnieć, bo czynniki ekonomiczne jednak w dużej części społeczeństwa stanowią dosyć istotne kryterium wpływające na dietę. I jakbyśmy mieli sobie podsumować takie główne efekty działania diety wegańskiej w populacji polskiej, no to mamy trochę pozytywów i trochę negatywów. Jednakże te negatywy są na tyle istotne, że właśnie dlatego, mimo że dieta wegańska nie jest dietą alternatywną, a ma udowodnione działanie naukowe, pozytywny wpływ na zdrowie, to mimo wszystko chciałbym o tym dzisiaj wspomnieć, bo wydaje się to dużo istotniejszym problemem niż jakieś zmyślone diety bez udowodnionego działania naukowego. Prawidłowe zbilansowanie diety wegańskiej, która będzie wykluczała zgodnie z założeniem wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, w praktyce jest trudne. Mimo że konsumentowi wydaje się, że wystarczy po prostu odrzucić wszystkie te produkty zwierzęce i to już będzie dieta wegańska, to nie do końca tak jest. I w badaniu, które tutaj Państwu przedstawię, zostało udowodnione, że u osób, które ją stosują, owszem, zmniejsza się spożycie tłuszczu. Siłą rzeczy produkty zwierzęce, szczególnie w populacji polskiej, będą stanowiły główne źródło tłuszczów. Szczególnie tłuszczów nasyconych, czyli nasyconych kwasów tłuszczowych. Widzimy, że ten efekt ich obniżenia jest jak najbardziej pozytywny, dlatego zielona strzałka. Mamy też w tych dietach mniej cholesterolu. Ale tutaj dochodzimy do efektów negatywnych. W większości badań nad tą dietą stwierdza się, że weganie spożywają znacznie mniejsze ilości tłuszczów ogółem, nasyconych kwasów tłuszczowych, cholesterolu, ale co za tym idzie, również witaminy B12, witaminy D, żelaza, wapnia i cynku. A to może być spory problem, zwłaszcza w kontekście tego, o czym dzisiaj mówimy, czyli skutku tej diety na wzrastający młody organizm, któremu wszystkie te elementy są bardzo potrzebne do prawidłowego rozwoju.
I o ile w przypadku niektórych z wyżej wymienionych składników, takich jak te kwasy nasycone, cholesterol, niższa podaż jest pozytywna, o tyle ze zdrowotnego punktu widzenia negatywnym zjawiskiem jest generowanie niedoborów wapnia, żelaza czy witaminy B12 lub witaminy D, i to będzie miało negatywny wpływ na zdrowie. Natomiast w dostępnym piśmiennictwie, które wyszukiwałem z tego zakresu, jest niewiele danych, które dotyczyłyby osób stosujących tę konkretną dietę w populacji polskiej. To jest jedyne badanie, które znalazłem na ten temat. Rzecz wydaje się o tyle istotna, że ponad 3/4 badanych stosowało suplementację. Najczęściej suplementowaną witaminą była grupa B12. 6 osób przyjmowało witaminę D2, 2 osoby suplementy wapnia. Jeżeli chodzi o cynk i żelazo, niestety tej suplementacji ta publikacja nie wykazała. Ale co za tym idzie? Czy stosując tą suplementację wśród osób, które nie mają wiedzy żywieniowej, nie są dietetykami, nie prowadzą tej diety w sposób świadomy, tylko usłyszeli, że ta dieta wegańska jest po prostu zdrowa, że można na niej schudnąć, czuć się fit, podkreślić swoją sylwetkę. Czy ona będzie miała więcej pozytywnych efektów, czy złych? Jak się Państwu wydaje? Bo to potem wyjdzie w tym badaniu. Ale tak na pierwszy rzut oka, podsumowując to, co już Państwu powiedziałem. Złych, pół na pół. Okej. Ja tutaj bardzo podchodzę negatywnie od samego początku do tej diety. Dieta jest, tak jak powiedziałem, ma udowodnione naukowe działanie. Ją by się dało bardzo dobrze zbilansować. Problem z tym dobrym zbilansowaniem diety zaczyna się w momencie, w którym pacjent musi stosować jakiekolwiek wspomaganie diety, chociażby suplementacją, po to, żeby pokryć swoje zapotrzebowanie na jakiś składnik, powiedzmy w tym wypadku witamina B12 i witamina D2. Jeżeli Państwo macie sięgnąć po jakiś suplement, to co Państwo robicie w pierwszej kolejności? Badania. Pani Katarzyna powiedziała, że badania. Jeżeli ludzie by najpierw badali w swoim organizmie poziomy witamin przed rozpoczęciem diety albo konsultowali z lekarzem, tak jak Państwo piszecie, to byłoby naprawdę dobrze. To byłoby naprawdę dobrze. Pytanie, ile razy w życiu usłyszeliśmy, że przed użyciem czegoś mamy się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą, albo że przed rozpoczęciem nowego wysiłku fizycznego, jakiejś nowej aktywności też powinniśmy się skonsultować z lekarzem. Pytanie, ile osób to zrobi? Według mnie 1 na 100, może nawet rzadziej to się przydarzy. Rzadko kiedy osoba, która chce rozpocząć jakąś dietę, pójdzie najpierw do lekarza i się zapyta, no dobrze, co ja powinnam przy tej diecie zacząć brać, jakie suplementy stosować. Następnym pytaniem, które należałoby sobie zadać, tak, dokładnie Pani Wiktorio, następnym pytaniem, które należałoby sobie zadać jest to, czy suplementy, które zastosujemy, mają jakieś tam pokrycie w rzeczywistości, czy one faktycznie nam pomogą. Trzeba sobie zadać pytanie, czy taki suplement ma odpowiednią biodostępność dla organizmu, bo co z tego, że weźmiemy sobie 2000 jednostek witaminy D z suplementu, jeżeli ona się albo nie wchłonie, albo nie zostanie przetransportowana w odpowiednie miejsca w organizmie, czyli będzie miała kiepską dystrybucję, albo jaki w ogóle mamy gwarant na to, że ta witamina w tym suplemencie się znajduje. Bo suplementy nie podlegają ustawie o lekach, nie podlegają ustawie farmaceutycznej, tylko podlegają pod prawo żywności i żywienia, pod ustawę żywieniową. W związku z tym ich sprzedaż nie jest w żaden sposób regulowana. To, że suplementy sprzedaje się w aptekach,
można nazwać swojego rodzaju niekonsekwencją, bo suplement nie musi być przebadany. Zanim wprowadzimy lek do obrotu na rynek, ile lat musi minąć, proszę Państwa? Tak średnio. Bazując na badaniach naukowych, najpierw trzeba przebadać lek na linii komórkowej, potem na zwierzętach, dopiero potem po paru latach na ludziach. Tu pani Martyna strzeliła 20, pani Kamila 10, pan Jan 5, 15, 5, 3 lata, 12, 4 lata. Średnio to jest około 10 lat. Zanim lek zostanie odpowiednio przebadany, najpierw na kilku ochotnikach, potem na większej grupie, potem na jeszcze większej grupie, dopiero z tego muszą powstać publikacje, te publikacje muszą zostać przeanalizowane przez odpowiednie organizacje, które są odpowiedzialne za wprowadzanie leków do obrotu i mija 10 lat, może minąć nawet więcej. Szczepionka na COVID, którą teraz wszyscy otrzymują, jest swojego rodzaju ewenementem ze względu na połączenie wysiłków wielokrajów przy powstaniu tej szczepionki, ze względu na wykorzystanie też badań z innych szczepionek i tak dalej, wiele różnych czynników, które się na to złożyły, aczkolwiek generalnie tak szybko do obrotu leków powszechnego użycia się nie wprowadza. Tak? Nie jest to jakaś terapia eksperymentalna, którą można by podciągnąć pod próby ratowania jakichś konkretnych grup pacjentów, żeby dało się to zrobić tak szybko. W związku z czym stosowanie suplementów niejednokrotnie może budzić obawy. Suplement możecie Państwo sobie zacząć wytwarzać w garażu i jeżeli znajdziecie odpowiednią drogę dystrybucji, powiedzmy umówicie się z jakąś apteką, że będzie chciała go sprzedawać, no to w zasadzie moglibyście go produkować samodzielnie, byle nikt od tego nie umarł. Ale to, czy ten suplement będzie pomagał, czy nie będzie pomagał, no to już pozostaje w indywidualnej ocenie każdego użytkownika, czy to jest efekt placebo, czy faktycznie ten suplement coś daje. Dlatego jeżeli już mielibyśmy wybierać między suplementacją a leczeniem, a lekami, no to wypadałoby chyba jednak wybierać leki, które są sprawdzone, przebadane, mają udowodnione działanie. Tak? Pytanie, ilu użytkowników diety wegańskiej sięga po suplementy. Ilu z tych, którzy sięgają po suplementy, myślało o lekach? I jeszcze jaka była metodyka tego badania, tak? Czy faktycznie podkreślono tym wszystkim uczestnikom badania, że chodzi o suplementy, a nie o leki? Bo o lekach niestety w tym badaniu nie było mowy, a kwestia jest dosyć ciekawa. Tutaj taka ciekawa rzecz była pana z dyskusji w tym badaniu. Wśród wegan większym problemem niż nadwaga i otyłość jest niedowaga. Zamiast nadmiernej energetyczności diety, niedostateczna podaż energii. W badaniu własnym kaloryczność jadłospisów była dość niska w porównaniu do danych literaturowych. Ponad 1/4 respondentów spożywała mniej energii w odniesieniu do indywidualnie wyliczonych wartości. Tłumaczyć to mogą niższe wartości BMI w danej grupie w porównaniu do wartości uzyskanych w populacji ogólnej badania WOBASZ, takiego dużego badania, które było prowadzone na populacji polskiej. Jakie są, proszę Państwa, konkluzje z tego, co właśnie sobie przeczytaliśmy? Po pierwsze, no to tak, jeżeli osoby stosujące tę dietę mają niższe wartości BMI, no to super. To przecież o to właśnie chodzi w diecie, która ma spowodować, że będziemy zdrowsi. Zazwyczaj osoby, które decydują się na diety, konkretne diety, myślą o redukcji masy ciała. W związku z czym, jeżeli w tej danej konkretnej diecie występują niższe wartości BMI u jej użytkowników, to powinniśmy być zadowoleni. Natomiast w odniesieniu do organizmu, który wzrasta, czyli do osób młodych, do których w zasadzie ta prezentacja jest kierowana, czy ograniczenie energetyczności diety, niedostateczna podaż energii będzie się z czymś wiązała w przypadku tej diety, jak Państwo sądzą? Jeżeli dostarczamy mniej energii, to czego jeszcze będziemy się spodziewali? Oczywiście zakładając, że nie odżywiamy tych pacjentów wyłącznie czystym cukrem albo
albo alkoholem, który nie niesie jakichś szczególnych wartości odżywczych za sobą. Spadek odporności, zmęczenia, osłabienia, niedożywienia, tak? Ujemny bilans energetyczny to swoją drogą. Na tym też często polegają diety, tak? Zależy, jaki to będzie też rodzaj tej diety wegańskiej, czy to ma być dieta, która zapewni stały poziom masy ciała, czy też dieta redukcyjna, wegańska redukcyjna. To wszystko, co Państwo tutaj wymieniacie, te problemy zdrowotne, brak koncentracji, zmęczenie, to będą skutki, jakie będzie niosło za sobą dostarczenie niedostatecznej ilości energii dla organizmu, bo za dostarczeniem tej niedostatecznej ilości energii będzie szło również niedożywienie z punktu widzenia poszczególnych makroskładników. Jeżeli dostarczamy mniej energii organizmowi, to co idzie za dostarczaniem tej mniejszej ilości energii? Dostarczanie mniejszej ilości składników odżywczych, czyli siłą rzeczy będzie nam malała gęstość odżywcza, energetyczna i gęstość odżywcza tych wszystkich składników, które będziemy spożywali. I to wszystko, co Państwo teraz wymieniacie, to są dalsze skutki tego procesu. Dieta wegańska, pomimo że procentowy udział białka w strukturze diety u tych badanych mieścił się w granicy zaleceń, to ponad połowa ankietowanych nie spożywała wystarczającej ilości tego składnika. Biorąc pod uwagę, że to badanie było prowadzone na grupie dość młodej, bo tam z tego co pamiętam były osoby od kilkunastu do dwudziestu paru lat, czyli organizmy, które wciąż wzrastają, niedostarczenie odpowiedniej ilości białka będzie niosło za sobą dosyć istotne konsekwencje. Mimo że w badaniach u wegan nie stwierdza się niedożywienia białkowego, a w każdym razie stwierdza, jeżeli już się stwierdza, to rzadko, to dostarczenie zbyt dużych ilości białka będzie niosło za sobą zmiany w strukturze kości, w ilości masy mięśniowej, może powodować zaburzenia białkowe, chociażby przy produkcji albumin w wątrobie. Te osoby mogą mieć obrzęki, te osoby mogą się gorzej czuć, mogą mieć zaburzenia trawienia. Wszystko może się wiązać z tym, z tą zbyt małą ilością, ze zbyt małą podażą białka. Trzeba również pamiętać, że białko, które mamy w produktach roślinnych, jest białkiem niepełnowartościowym. W związku z tym należałoby w jakiś sposób to zmodyfikować. Czy znacie Państwo jakiś sposób na to, żeby kompensować taką niepełnowartościowość białka roślinnego? Co możemy zrobić? No nie możemy dostarczyć białka zwierzęcego, bo to wykluczają założenia diety, ale może jest coś, co mogłoby temu zaradzić. Rośliny strączkowe, no tak, zastosowanie produktów roślinnych z wyższą zawartością białka niż typowe warzywa, to jak najbardziej, oczywiście, że tak. Produkty strączkowe dostarczają większej ilości białka, większej ilości makro i mikroelementów, więc jak najbardziej. Dobra, pani Sara napisała bardzo fajną rzecz, odpowiednie komponowanie posiłków. Możemy tak łączyć te produkty, żeby wskaźniki tych aminokwasów ograniczających w danych produktach, które wykorzystujemy, w danych produktach roślinnych, uzupełniały się. Tak? Jeżeli coś jest ubogie w lizynę, jakiś produkt, to wybieramy taki produkt, który ma tej lizyny dużo i ta beczka Liebiga nam umożliwia kompensację tego efektu i lepsze wykorzystanie białka na potrzeby organizmu. I to jest w zasadzie koniec naszych możliwości. Możemy wypracować sobie ten efekt uzupełnienia aminokwasów, dostarczyć większą ilość tego białka dzięki roślinom strączkowym i tyle. Nie ma nic więcej. I to jest też spory problem tej diety i to budzi kontrowersje zastosowania tej diety u osób, których organizmy jeszcze rosną, czyli u osób młodych. Tak? Jeżeli chodzi o tłuszcz w tej diecie,
No to wypadało to oczywiście korzystnie w porównaniu to do zaleceń, bo ilość energii pochodzącej z tłuszczu i z nasyconych kwasów tłuszczowych była stosunkowo niska. Ponieważ badane osoby nie spożywały produktów pochodzenia zwierzęcego, które są źródłem również cholesterolu, więc ilość tego składnika również malała, co w chorobach sercowo-naczyniowych jest bardzo, bardzo pożądane. Zawartość tłuszczu ogółem i struktura kwasów tłuszczowych w diecie badanych osób były korzystne w kontekście do profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych, więc tutaj jak najbardziej. Natomiast znowuż, w odniesieniu do tego, co już powiedzieliśmy, zastosowanie tej diety u osób dorosłych, które mają wysokie ryzyko chorób sercowo-naczyniowych albo zły profil lipidowy, byłoby bardzo fajne i bardzo pożądane. Natomiast w przypadku osób, których organizmy wzrastają i potrzebują składników do budowania swoich białek, no tutaj jest spore pole do polemiki, czy ta droga jest właściwa. Jeżeli chodzi o błonnik, to spożycie błonnika w tej diecie było dosyć wysokie, średnio 44 gramy na dzień. Czy ktoś z Państwa orientuje się może, jaka powinna być taka zwyczajowa norma zalecana przez IZZ? Około 25 gram. Tak, to są te przedziały, które Państwo podajecie. Tak. 25 gram błonnika dla osoby dorosłej na dzień. Natomiast tu mamy kolejny mankament, bo jeżeli z dnia na dzień ktoś przejdzie z diety, która ma przeciętne, dieta przeciętnego Polaka ma kilkanaście gramów błonnika i to jest i tak dużo, jeżeli ktoś ma te kilkanaście gramów. Natomiast jeżeli ktoś przejdzie z takiej diety na dietę, która nagle ma 44 gramy błonnika na dzień, no to też może się to nie skończyć za dobrze, przynajmniej przez początkowy okres stosowania tej diety, dopóki organizm trochę się do tego nie przystosuje, no bo może się to skończyć dolegliwościami ze strony układu pokarmowego, tak? Po prostu pacjent dostanie od razu wzdęć, więc ten błonnik należałoby zwiększać stopniowo. Pytanie, kto przy zastosowaniu tej diety o tym pomyśli. Kolejna tutaj dygresja, tak naprawdę przed zastosowaniem tej diety też powinna być zalecana konsultacja z lekarzem bądź dietetykiem, bo po co się karać? Jeżeli chcemy zastosować dietę dla zdrowia, to niech ona nam pomaga, a nie szkodzi. Wysoka podaż węglowodanów złożonych i błonnika pokarmowego, no tutaj będzie wynikała w tej diecie przede wszystkim z dużego spożycia pełnoziarnistych produktów zbożowych, nasion strączkowych również, generalnie z warzyw. No i chociaż wysokie spożycie błonnika pokarmowego jest istotnym elementem takiej profilaktyki wielu chorób dietozależnych, między innymi nowotworów jelita grubego, cukrzycy typu drugiego, otyłości, no to nadmierna jego podaż będzie negatywnie wpływać na pracę układu pokarmowego. O tym należy pamiętać. Co jeszcze niesie ze sobą ta wysoka ilość błonnika? To jest jedna z przyczyn, przez którą zmniejszone jest wchłanianie niektórych pierwiastków z przewodu pokarmowego, między innymi żelaza, cynku albo wapnia. I to jest jedna z przyczyn, dla których znowuż będą się pogłębiały niedobory tych składników w organizmie. Jeżeli chodzi o witaminy i składniki mineralne, ocena adekwatności spożycia witaminy B12 oraz witaminy D wykazała ich spożycie poniżej wartości referencyjnych u wszystkich badanych. Czyli widzimy tutaj, że jest to dieta niedoborowa w te składniki. Należałoby je w jakiś sposób dostarczyć do organizmu. Tu wracamy do naszych suplementów i do leków. Teraz już Państwo będziecie wiedzieli, czym się kierować mniej więcej w doborze takiej suplementacji. Jeżeli możemy wybrać lek, wybierajmy lek. Oczywiście większość leków tej wyższej dawki niż zalecana tych elementów musi być zalecona przez lekarza. To są leki dostępne dopiero na receptę i można je zażywać dopiero po konsultacji z lekarzem. Ale jeżeli już mamy coś wybierać, wybierajmy leki, które są sprawdzone, przetestowane, mają udowodnione działanie.
Zdecydowana większość badanych spożywała niedostateczną ilość wapnia, a prawie 1/4 z nich cynku. Czy wapń i cynk są potrzebne wzrastającemu organizmowi? Troszeczkę pytanie retoryczne, tak? Osoby, które się decydują na zastosowanie takiej diety wegańskiej, no, powinny regularnie przyjmować te wszystkie witaminy pod postacią, najlepiej pod postacią leków. No, ale jeżeli 30% z nich w ogóle nie suplementowało witaminy B12, co piąta przyjmowała suplementy witaminy D, pomimo popularnych zaleceń suplementacji tej diety, bo przy zastosowaniu, jeżeli ktoś już czytał o tej diecie, to gdzieś tam jest to tylko wspomniane zawsze, ale jednak jest. Niedobór witaminy D może się przyczynić, proszę Państwa, na przykład do czego, szczególnie w populacji kobiet. Najpopularniejsza konsekwencja niedoboru. Tak jest. Witamina D jest witaminą niezbędną do prawidłowej mineralizacji kości, a więc osteoporoza. Ale to nie tylko to, tego jest dużo więcej. Zaburzenia odpornościowe, szczególnie regulacja chorób autoimmunologicznych, tu też witamina D odgrywa dużą rolę. Nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca typu pierwszego i drugiego, niektóre nowotwory. Z tym wszystkim witamina D ma udowodniony związek naukowy. W związku z czym, jeżeli widzę dietę, w której ta witamina występuje w niedoborze, tak, z automatu, no budzi to może nie niechęć, ale zapala się od razu czerwona lampka. Co tu zrobić, żeby tej witaminy dostarczyć odpowiednią ilość? Witamina B12. Może jej niedobór będzie prowadził do niedokrwistości megaloblastycznej, tak? Ten erytrocyt będzie ogromny w morfologii, parametr MCV się podniesie i od razu będzie to z kolei czerwona lampka dla lekarza, że trzeba coś zrobić. Czujny lekarz zapyta, jaką dietę pani stosuje, może to wina diety. A lekarz, któremu się nie będzie chciało, po prostu przepisze zastrzyk z witaminy B12 co jakiś czas i tyle. Do którego życia rosną kości u kobiet? Z tego, co ja pamiętam jeszcze z okresu studiów, bo nie jestem niestety ortopedą, tu by należało spytać ortopedy, ale do 21 roku życia ta mineralizacja postępuje. Ogólnie w populacji ta mineralizacja kości do 21-25 roku życia ma miejsce i szczytowa masa kostna to jest właśnie około 25 roku życia, a po 25 roku życia następuje większa aktywność osteoklastów niż osteoblastów i już tej masy kostnej nam zaczyna ubywać. Natomiast co możecie Państwo zrobić, żeby poprawić masę kostną w organizmie? Tak jest, proszę Państwa. Trening oporowy przede wszystkim, trening z obciążeniami, aczkolwiek tutaj następna kwestia odnośnie regulacji zawodu dietetyka, ponieważ takich regulacji nie ma. Dietetycy nie mają w Polsce prawa do wykonywania zawodu, więc nieszczególnie mogą komuś zalecać jakąś aktywność fizyczną, chyba że dodadzą tam taką małą klauzulkę pod tytułem po wcześniejszym skonsultowaniu z lekarzem, tak? No ale to już ten temat sobie przerobiliśmy, więc nie będę tego wałkował. Przy tej witaminie B12 jeszcze, proszę Państwa, to jest witamina, która ma szczególne znaczenie dla układu nerwowego, tak? Dla zmian zwyrodnieniowych z rdzenia czy nerwów obwodowych, no i hiperhomocysteinemii. Więc dieta, która jest niedoborowa w tą witaminę, również budzi przykre skojarzenia. Dodatkową przeszkodą w rozpoznaniu niedokrwistości powodowanej przez brak witaminy B12 przy diecie wegańskiej może być maskowanie tej niedokrwistości przy pomocy kwasu foliowego, którego znowu w diecie wegańskiej jest dosyć dużo. I ten kwas foliowy może nam maskować niedokrwistość z witaminy B12 poprzez maskowanie jej niedoborów, tak? Które częściowo mogą być uzupełniane. I dopiero w momencie pojawienia się ubytków neurologicznych
czy objawów neurologicznych, lekarz zastanowi się, czy ta niedokrwistość witaminy B12 nie została zamaskowana kwasem foliowym. W celu poprawienia jakości diety osoby stosujące tę dietę wegańską powinny stosować suplementację. To jest takie clue, że jeżeli ktoś z młodych ludzi już decyduje się, że już koniecznie by chciał ten weganizm, czy to ze względów światopoglądowych, czy ze względów zdrowotnych, jeszcze raz pamiętać o tym, żeby dostarczyć właściwą ilość tych kluczowych składników, o których sobie powiedzieliśmy. Stosunkowo częstym błędem, jaki widuję, to jest rozpoczynanie stosowania tej diety przez młodych ludzi na zasadzie modelu dieta tradycyjna minus mięso. To z kolei znowuż jest niekorzystne, bo wtedy to przestaje być tak naprawdę dietą, która ma być szeroka i urozmaicona, a polega tylko na wyrzuceniu no niezbędnego składnika, jakim jest dostarczenie produktów zwierzęcych i pełnowartościowego białka, no i witamin, które się wiążą ze spożyciem tego mięsa. Tak? Czy da się, proszę Państwa, prawidłowo zbilansować dietę wegetariańską? Czy znacie Państwo jakichś olimpijczyków albo sportowców wysokiej klasy, którzy są wegetarianami? Bądź weganami, to nie ma znaczenia. Dobra, ja podpowiem ze swojej strony, że są sportowcy. Lewis Hamilton, akurat o diecie pana Hamiltona nie wiem nic, ale przez jakiś czas swojej kariery nawet Mike Tyson, wielokrotny mistrz świata w boksie, był wegetarianinem. Są nawet udokumentowane przypadki olimpijczyków, którzy byli weganinami bądź wegetarianami w lekkoatletyce czy w biegach długodystansowych. Więc da się zbilansować tą dietę. To jest potwornie trudne bez białka zwierzęcego, ale da się to zrobić. Tylko musi to być robione bardzo, bardzo świadomie i musi to być poprzedzone szerokim researchem, najlepiej pod okiem specjalisty z zakresu żywienia. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnej diety, tym razem już diety alternatywnej, którą jest dieta Dukana. Co Państwo sądzicie o tej diecie? Fajna dieta? Może ktoś stosował? Obecnie to jest jedna z najpopularniejszych diet i jest stosowana coraz szerzej. To jest taki wariant diety bogato-białkowej, ubogiej w węglowodany, która jest reklamowana jako najpewniejsza dieta, która daje świetne wyniki w redukcji masy ciała. Ona przebiega takimi czterema etapami, no i na ostatnim etapie powinniśmy chudnąć kilogram na 10 dni. To jest taka w miarę, powiedziałbym, solidna utrata masy ciała. Natomiast jest szkodliwa przy dłuższym stosowaniu, tak jak napisała pani Justyna. Tu się w 100% zgadzam. Przede wszystkim to jest dieta wysokobiałkowa. Jak mielibyśmy się zastanowić, czy jest bezpieczna, no to u osoby zdrowej, która nie ma żadnych zaburzeń ze strony nerek czy ze strony wątroby, dla których ten składnik jest dosyć istotny, no to można by ją zastosować, ale zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie diety Dukana nie można pominąć jej niekorzystnego wpływu na funkcję nerek i to nie tylko u osób nawet z chorobą nerek, ale również u chorych na nadciśnienie tętnicze czy na cukrzycę typu drugiego. Nie można zapominać też o tym, że sama otyłość będzie stanowiła czynnik ryzyka przewlekłej choroby nerek, więc stosowanie tej diety w celach odchudzających może już budzić pewne kontrowersje i z natury rzeczy będzie stanowiła pewne ryzyko. U osób z otyłością olbrzymią opisano ogniskowe i segmentowe stwardnienie kłębuszków nerkowych, któremu towarzyszy białkomocz przy stosowaniu diet wysokobiałkowych, a taką dietą jest dieta Dukana.
Tutaj jeszcze może dalej będzie taki bardzo fajny fragment. Trzeba też pamiętać, że sama redukcja masy ciała nie jest samym w sobie celem dla żadnej diety. To jest tylko środek do poprawy stanu zdrowia i jakości życia, jego przedłużenia dla pacjenta. Sama utrata masy ciała nic nam nie da, jeżeli będzie przeprowadzona w nieprawidłowy sposób. Co z tego, że pacjent schudnie 10, 15, 20 kg, jeżeli będzie miał tą samą bardzo wysoką zawartość tkanki tłuszczowej. Pozostaje mieć nadzieję, że takie cudowne diety, jak dieta Dukana, trochę stracą na popularności, a przynajmniej będą wykorzystywane bardziej świadomie. I tak jak Państwo tutaj widzicie, nie przeprowadzono badań z randomizacją, czyli takich badań, które by jednoznacznie na dużych grupach wykazywały to, że dieta Dukana ma jakieś super skutki zdrowotne. Natomiast są organizacje, które już wydały swoją opinię na jej temat i zdefiniowały ją jako dietę niezgodną z rekomendacjami żywieniowymi, które wydają te organizacje. Między innymi przez WHO. A jeżeli WHO twierdzi, że coś jest złe, no to już należałoby się zastanowić, czy faktycznie nie przyniesie więcej złego niż dobrego. Kolejną dietą, którą chciałem Państwu przedstawić i omówić, jest dieta Atkinsa, która też się cieszy dosyć wysoką popularnością. Jest to dieta ubogowęglowodanowa, która się opiera na przekonaniu, że osoby otyłe spożywają zbyt duże ilości węglowodanów i zaleca ich znaczącą eliminację w diecie. Według twórcy diety redukcja węglowodanów ma usprawniać metabolizm i sprawić, że organizm jako podstawowe źródło energii wykorzysta tkankę tłuszczową, a nie glukozę. Z czym to się Państwu kojarzy? Tak jest, proszę Państwa, z dietą ketogenną, czy też inaczej ketogeniczną, która ma przestawić organizm na działanie ciał ketonowych. Ja z dietą ketogenną mam tak trochę, znowuż mam negatywne podejście do niej, bo tak jak powiedziałem, to jest dieta, która wymaga ogromnej samodyscypliny, żeby stosować ją w sposób prawidłowy. Ma ona zastosowanie w pewnych szczególnych grupach pacjentów, w pewnych szczególnych stanach, ma udowodnione pozytywne działanie, ale w momencie, w którym dieta staje się dla pacjenta bardziej udręką niż stylem życia, który ma być, no, ma powodować pozytywne skutki zdrowotne, no to należałoby się zastanowić, czy aby na pewno wszyscy powinni ją stosować. W diecie Atkinsa w pierwszych dniach zaczyna się od ograniczenia węglowodanów i dochodzi do zmniejszenia się komórkowych zapasów glikogenu, a ubytek masy ciała wiąże się głównie z utratą wody. Jeżeli pacjent widzi, że bardzo szybko chudnie, no to zazwyczaj jest bardzo, bardzo zadowolony z tego, tak? Mówi, o kurczę, ta dieta działa, super, świetnie. Po paru dniach takiego głodzenia na diecie Atkinsa organizm przechodzi w stan ketozy, czyli mózg dochodzi do takiego momentu, głównym takim motorem napędowym dla układu nerwowego, dla komórek nerwowych jest glukoza. Mózg dochodzi do takiego momentu, że jak ma tej glukozy bardzo, bardzo mało, to zaczyna bardzo szybko przestawiać metabolizm na ciała ketonowe i jest w stanie krótkotrwale, bez żadnego uszczerbku, ale krótkotrwale, pociągnąć na tych ciałach ketonowych i doczekać w dużym skrócie lepszych czasów, do momentu, w którym ta glukoza zostanie przez gospodarza dostarczona. Gospodarza mówię w cudzysłowie, oczywiście chodzi o nasze organizmy. Przejście organizmu w stan ketozy, który poza hamowaniem apetytu może skutkować także bólami głowy, osłabieniem, nieprzyjemnym zapachem z ust oraz zaparciami. To jest ten etap, w którym mogą wystąpić niepożądane skutki diety Atkinsa. Czy powinno się stosować taką dietę, która może wywoływać bóle głowy, osłabienie czy jakieś inne skutki z zaparciami włącznie? No znowuż tutaj nie za bardzo podoba mi się takie akceptowanie
akceptowanie takiego małego zła w odniesieniu do tego, że pozytywne efekty będą przesłaniały negatywne w tej diecie. To chyba nie tą drogą powinni iść dietetycy i nie w tym kierunku. Tutaj pani Gabriela zapytała, czy wypowie się pan o oknach żywieniowych. A w której diecie? I w jakim kontekście? Bo jeżeli chodzi o okna żywieniowe, to można odnieść do bardzo wielu różnych rzeczy. Efekt jojo może powstać, no w zasadzie w diecie Atkinsa i w diecie ketogennej o ten efekt jojo jest dużo, dużo łatwiej niż w innych dietach, bo w momencie, w którym z powrotem dostarczymy organizmowi glukozy, to widziałem badania na temat tego, że organizm po pierwsze chce bardzo szybko nadrobić straty, więc odkłada dużej ilości tkanki tłuszczowej i stara się zabunkrować na przyszłość, żeby taka sytuacja nie wystąpiła. A po drugie ma ona efekty neurologiczne, więc nie jest zalecane. Jedzenie po 12 albo do 16 można na przykładzie diety Atkinsa albo keto. Jeżeli chodzi o takie okna, te okna się będą kłóciły ze zwykłym metabolizmem. Już mówię, o co chodzi. Jeżeli przestajemy dostarczać organizmowi energię, czy to w postaci glukozy, czy jakiejś innej, to już po paru godzinach rozpoczyna się metaboliczne głodzenie. Co to znaczy? Czy wiecie Państwo, po jakim czasie zaczynają nam zanikać mięśnie, na przykład jeżeli mamy nogę czy rękę w gipsie? Pani Klaudia tydzień strzeliła. 2 tygodnie. 1,5 tygodnia. Miesiąc. 2 tygodnie. Rok. Proszę Państwa, mięśnie zaczynają zanikać po 24 godzinach bez ruchu. Tak? Zaczyna dochodzić, już zaczyna się odpalać metabolizm białek. Jeżeli mięsień jest niewykorzystywany, nie wiem, w jaki sposób natura to sobie uwarunkowała ewolucyjnie, ale zaczyna on być po prostu trawiony. Tak, zaczyna się zmniejszać jego masa, dochodzi do nie tyle obkurczenia, co zmniejszenia masy miocytów, no i mięsień po prostu zanika. Do bardzo podobnej sytuacji dochodzi, tylko odwrotnej, dochodzi w momencie głodzenia. Organizm, któremu nie dostarczymy energii, zaczyna być jej tak spragniony, że będzie starał się wyłapywać wszystko, co tylko się da. Jeżeli przestaniemy, nawet jeżeli byśmy przyzwyczaili ten organizm do tego, to jeżeli będziemy jedli tylko do godziny 12 albo tylko do godziny 16, a potem do godziny 22 czy 23 siedzieli bez niczego, no to tak, po pierwsze zagłodzimy mózg, który też potrzebuje cukru i różnych składników do pracy, po drugie będziemy się źle czuli, po trzecie rozpoczniemy to metaboliczne głodzenie, czyli organizm przy następnym posiłku będzie się starał jak najszybciej skompensować tą tkankę tłuszczową i tą energię, którą zużyjemy z glikogenu, żeby się poruszać w tym czasie, tak? Czy żeby funkcjonować. Więc żadne okna żywieniowe z naukowego punktu widzenia nie istnieją. Więc wykluczanie sobie jakiegoś posiłku w ciągu dnia no nie będzie miało pozytywnych efektów. Jeżeli Państwo kiedyś będziecie pracować z pacjentami albo testować jakąkolwiek dietę na sobie, to zróbcie Państwo sobie tydzień wcześniej taki eksperyment. Nie wprowadzajcie żadnych zmian żywieniowych, ani ilościowych, ani jakościowych, nic z tych rzeczy. Zacznijcie Państwo jeść regularnie co 2-3 godziny, ale jak w zegarku, można nawet sobie ustawić stoper w zegarku i notujcie Państwo zmiany masy ciała. To jest najlepsza metoda, żeby zrozumieć, o czym teraz rozmawiamy. I żeby zrozumieć też, że te okna żywieniowe nie mają absolutnie żadnego sensu. To będzie dla Państwa najlepszy eksperyment. Jeszcze bezpieczny na dodatek, bo poprawi Państwa stan zdrowia. Tak, co do tej ilości węglowodanów, no to tych węglowodanów, tak jak powiedziałem, będzie na tyle dużo, że organizm
będzie starał się potem to kompensować, ale przejście do metabolizmu ciał ketonowych przez mózg też trwa jakiś czas, więc zanim organizm się przystosuje, na pewno będziemy odczuwali negatywne skutki tej diety. Co za tym idzie? Zwiększona ilość tłuszczu w tej diecie będzie prowadziła do dyslipidemii. Ze zwiększoną ilością tłuszczu będzie się zawsze wiązała zwiększona ilość cholesterolu całkowitego, zarówno tego tłuszczu widocznego, jak i niewidocznego. Co za tym idzie, zwiększy się frakcja miażdży corodna, a w konsekwencji ta dieta może predysponować do rozwoju miażdżycy. Tu jeszcze można by dodać tak naprawdę, że jeżeli zaczniemy dostarczać nadmierne ilości białka, to się będzie tyczyło również diety Dukana, no to będzie dochodziło też do ubytku wapnia z kości. Wszystkie diety wysokobiałkowe mają udowodniony negatywny wpływ na masę kośćca w densytometrii, więc to jest kolejny fakt. I to już będzie przedostatnia dieta, proszę Państwa, chociaż w zasadzie to już się zastanawiam, czy bardziej żart, czy dieta. Dieta pięciu przemian, która wywodzi się z taoizmu. Ta dieta zakłada, że człowiek jest nierozerwalnie związany z naturą i powinien podporządkować swoje funkcjonowanie jej rytmowi. Oparta jest na dostępnych lokalnych, sezonowych produktach. Nie jest to dieta odchudzająca, tak stricte, sama w sobie, tylko taka dieta, która ma uczyć zdrowych nawyków żywieniowych, co chcąc, nie chcąc, pozwoli na redukcję masy ciała. Chińczycy mieli taką niezwykłą umiejętność obserwacji przyrody i wyciągania wniosków ze swoich spostrzeżeń i medycyna chińska jest znana chyba w zasadzie na całym świecie i wszędzie się gdzieś tam o tym mówi. Są nawet w Polsce jakieś szkoły medycyny chińskiej, wiem, bo koleżanka z dietetyki poszła z ciekawości i mi opowiadała cuda, które tam się opowiada. Natomiast jeżeli pójdą sobie Państwo w Chinach do apteki, to każda apteka będzie miała, znaczy każda apteka, na pewno te duże apteki w miastach będą podzielone na dwie części. Jedna z tych części to będzie część, która się opiera na takich nowoczesnych lekach medycyny zachodniej, która wygląda tak jak te apteki, które są u nas, tak? Z mnóstwem różnych opakowań, z bardzo ładnymi łacińskimi nazwami, do tego handlowymi. I to są wszystko leki zachodnie, przebadane, z których korzystamy i my. Natomiast druga część tej apteki to będzie taki kącik zielarski, bym powiedział, w którym przygotowuje się recepturowo leki dla pacjentów. Nie jest do końca tak, że jest to znachorstwo, bo bardzo wiele z tych związków, które się wykorzystuje w tym zielarstwie i w tej medycynie chińskiej, ma udowodnione naukowe działanie i jest wykorzystywana również przy produkcji tych leków, nazwijmy to, świata zachodniego, ale to leczenie opiera się już na troszeczkę innych metodach niż sprawdzona badaniami typowa medycyna, jaką my znamy z życia codziennego. No i prace chińskich lekarzy determinowały zwyczaje, które panowały na cesarskim dworze. W tamtych czasach nie można było dotknąć władcy, nie można było go zbadać, więc oni tylko mogli obserwować to wszystko. I jeżeli ten władca nie domagał, to trzeba było w jakiś sposób postawić diagnozę na odległość. Co można było robić? Można było badać zapach z ust, można było badać smak moczu, sprawdzać i stąd magiczne umiejętności specjalistów medycyny chińskiej, którzy diagnozują, obserwując, wąchając i wypytując pacjenta o objawy. Jakie są ogólne założenia tej diety? Naturę będzie cechowała zmienność i następowanie po sobie pór roku, dlatego według taoizmu człowiek jako część natury powinien również poddać się tej zmienności. W związku z tym podstawą diety pięciu przemian jest podporządkowanie poszczególnym porom roku, żywiołom, kolorom i smakom. Do każdej z pór roku na podstawie żywiołu, jaki jej odpowiada, zalicza się inne produkty żywieniowe. Tutaj mamy parę takich przykładów. Widzimy tutaj, że mamy żywioły: ogień, ziemia, metal, woda, drzewo. Powiem szczerze, że
już troszeczkę na tym etapie wymiękam, ale postarajmy się do końca. Smak kwaśny, proszę Państwa, pora roku wiosna, wspiera pracę wątroby, woreczka żółciowego, gorzki, to będzie lato, działa leczniczo na serce, jelito grube i tak dalej, i tak dalej. Czy ta dieta ma jakieś zalety? Tak, niewątpliwie ma ona znamiona typowych diet, jakie stosuje się obecnie. Regularność posiłków, ograniczenie cukrów. Jest też bardzo wygodna do stosowania dla pacjentów, bo nie ma w niej żadnych restrykcji kalorycznych. Nie wymaga żmudnego sprawdzania indeksu glikemicznego w posiłkach. No i liczenia tych kalorii, to w samo sobie jest bardzo fajne. Wymaga natomiast całkowitej zmiany podejścia do jedzenia, znajomości przynależności produktów do danych żywiołów, jest czasochłonna, skomplikowana. I tutaj ten ostatni punkt jest w zasadzie najważniejszy, brak naukowych dowodów na jej skuteczność. Chińska śródziemnomorska, akurat wie Pani co, Pani Małgorzato, dieta śródziemnomorska jest co roku w top 3 najważniejszych diet, jakie wymieniają wszystkie towarzystwa dietetyczne na świecie. Więc ja wolałbym nie kojarzyć diety pięciu przemian z dietą śródziemnomorską. To by było bardzo krzywdzące dla diety śródziemnomorskiej. No i taka zasada też w tej diecie pięciu przemian. Śniadanie jedz jak cesarz, obiad jak król, a kolację jak żebrak. Powiedziałbym, że jak na takie nowoczesne podejście całkiem niegłupie, jak najbardziej, żeby ten posiłek, który zjemy tuż przed snem, czy na 2 godziny przed snem, tak jak powinno się go spożywać, żeby on nie był obfity, tak, tylko taki, żeby zaspokoić głód. Natomiast jakie nieprawidłowości tutaj mamy? No, dana osoba nie może powiedzieć, że jest na diecie, gdy któreś z produktów są sztucznie uprawiane, przechowywane albo nieodpowiednio przyrządzane. Wszystko musi być świeżutkie, biegające pod chmurką i taka jest zasada w tej diecie. Wyzwaniem jest gotowanie w tej diecie. Każdy może mieć inny stan organizmu, w związku z czym będzie miał inne uwarunkowania kulinarne. Jeżeli w danej rodzinie żyje 5 osób, to możliwe, że każda z tych 5 osób będzie różnym żywiołem i no, gotowanie wtedy będzie utrudnione. To wszystko są oczywiście żarty, proszę Państwa, bo ta dieta nie ma żadnych dowodów naukowych na to, żeby nie ma żadnych dowodów naukowych na to, żeby działała. Natomiast to wszystko było jako taka ciekawostka, że takie diety również istnieją. No i ostatnia dieta na dziś, w naszym spotkaniu, proszę Państwa, dieta oparta na grupach krwi, o której dużo więcej osób słyszało. W dużym uproszczeniu, na czym polega ta dieta? Kiedy spożywamy produkty żywnościowe zawierające taki składnik jak lektyny, które są zgodne z naszą grupą krwi, doprowadzamy do tak zwanej aglutynacji, czyli zlepiania krwinek. To może prowadzić w teorii tej diety do problemów zdrowotnych i należy pamiętać, że niektóre produkty będą miały zgodność aglutynacji krwinek, czyli zlepiania erytrocytów z danej grupy krwi, ale mogą wytwarzać jakieś inne efekty w przypadku innych grup krwi. No i w takim uproszczeniu jedne produkty będą przeznaczone dla osób z daną grupą krwi, a inne nie. No i tak na przykład dla osób z grupą krwi zero z mięs poleca się baraninę, cielęcinę, dziczyznę, jagnięcinę, serca, wątroby czy wołowinę. Natomiast dla osób z grupą krwi A drób w zasadzie jest kompletnie przeciwwskazany. Tak samo baranina, bażanty, cielęciny, dziczyzny i tak dalej. Więc jeżeli ktoś z Państwa ma grupę krwi A, która jest najpopularniejszą grupą krwi w populacji polskiej, to serdecznie współczuję, bo tutaj trzeba się będzie przerzucić na ryby. Dużo tutaj jest takich bardzo fajnych mankamentów, polecam poczytać, jeżeli ktoś chce się pośmiać, natomiast minusem tej diety jest zupełny brak skuteczności potwierdzony badaniami naukowymi i jako dieta alternatywna w ogóle odpada.
I to by było, proszę Państwa, na tyle z rzeczy, które chciałem Państwu przekazać. Mam nadzieję, że było trochę i do pomyślenia, i trochę do śmiechu. Natomiast jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę o zadawanie. Bardzo proszę, Pani Saro. Cieszę się, że było Państwa aż tyle, bo jest nas ponad 100 osób. Jest mi bardzo miło z tego powodu. Również Państwu dziękuję. I życzę zdrowego odżywiania.